śmierć cywilów. Odpowiedzialność ponoszą USA, śmierć 23 cywilów. Pentagon przyznaje się do odpowiedzialności. Z raportu, opublikowanego przez Departament Obrony USA, wynika, że amerykańskie siły zbrojne ponoszą odpowiedzialność za śmierć 23 cywilów w 2020 roku. Choć Kongres przyznał Pentagonowi budżet na rekompensaty finansowe dla rodzin ofiar cywilnych, żadne z odszkodowań nie zostało dotąd wypłacone. Departament Obrony szacuje, że w 2020 roku w amerykańskich operacjach wojskowych na świecie zginęło 23 cywilów, a kolejnych 10 zostało rannych, głosi coroczny raport Pentagonu dla Kongresu. Jak podkreśla agencja prasowa AFP, część dokumentu pozostaje utajniona. Szacunki są natomiast niższe od przedstawionych przez organizacje pozarządowe. Większość, 20 cywilów, zginęło w Afganistanie. Jeden został zabity w Somalii w lutym, a inny w Iraku w marcu 2020 roku. W dostępnej wersji dokumentu nie ma informacji na temat 23 ofiary. Szacunki innych organizacji znacznie wyższe. Raport stwierdza też, że chociaż Kongres przyznał Pentagonowi budżet w wysokości 3 milionów dolarów w 2020 roku na rekompensaty finansowe dla rodzin ofiar cywilnych, żadne z odszkodowań nie zostało dotąd wypłacone. AFP podaje, że IRWARS, organizacja z siedzibą w Londynie zajmująca się ofiarami cywilnymi bombardowań lotniczych na całym świecie, uznaje w najbardziej ostrożnych szacunkach liczbę 102 cywilów. Misja ONZ w Afganistanie UNAMA doliczyła się natomiast 89 ofiar śmiertelnych i 31 rannych w operacjach sił koalicji pod wodzą USA. W Somalii, gdzie Pentagon przyznaje się do śmierci tylko jednego cywila, a IRWARS i inne organizacje pozarządowe szacują liczbę ofiar na 7, a w Syrii i Iraku lokalne źródła na 6. Uderzające jest to, że w 2020 roku Departament Obrony nie zaoferował ani nie wypłacił żadnych odszkodowań rodzinom cywili, mimo że Kongres udostępnił na to fundusze, zauważyła cytowana przez AFP przedstawicielka amerykańskiej Unii i Swobód Obywatelskich ACLU, Hina Shamsi.